takie pierwsze wizyty, no to pamiętam, jak byłam małym dzieckiem i mój tata zabierał mnie do kina na filmy dla dorosłych. Mój tata bardzo dobrze się zna na kinie, mimo że nie ma jakby z nimi nic wspólnego zawodowo. I pamiętam, że zabrał mnie chyba na Transpotting, na Księdza i na, chyba to był Kids czy Dzieciaki, taki bardzo głośny brytyjski film. Także generalnie od początku oglądałam kino kontrowersyjne i dla dorosłych. To jest mój dom. Ja jestem dziewczyną z Łodzi, na pewno Ziemia Obiecana, na pewno szkoła filmowa, rodzina. To już było pięć słów. Kocham taki serial, to było chyba, nie wiem, Nieuciekające lata. Jej taką piękna muzyka Beatlesów była w czołówce, pamiętam. Cudowne lata, dokładnie. Absolutnie kochałam ten serial. Też pamiętam Bonanzę i Beverly Hills 90-210 oglądany na małym biało-czarnym ekranie i wydawało mi się to jakąś absolutnie, nie wiem, sci-fi. I kochałam też Jetsonów. Pewnie operatorem. No, ja zawsze kochałam operatorów. Jestem, jeszcze z Łodzią jest najbardziej związany dla mnie Kamer Image. Ja wiem, że on się narodził w Toruniu, ale jednak za moich czasów był w Łodzi. Kamer Image jest związany z Łodzią i tam też pewnie ta miłość do operatorów zaczęła się rozwijać.